Zmieniaj tramwaj. On idzie go samo schodzi. Hop, hop, hop. Nowi kibicuje już od lat, naprawdę. Dawaj, 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 dawaj. Super. Sobota, jesteśmy po Włoszakowicach, dzisiaj był Puchar Polski w Włoszakowicach właśnie. Wygrałem, także regeneracja na jutro, jutro wyścig UCI, Super Puchar Polski, Zielona Góra. Czas uzupełnić straconą energię i załadować na jutro. Próbujemy różnych metod, żeby podjechać. Także najpierw z prawej oraz z lewej strony. Biegów dzieci, wyścig dzieci z Mikołajkowy. Jest już tam Mikołaj, jest już tam oczywiście. Wydaje mi się, że zewnętrzna jest lepsza, bo nie ślizga bokiem. Amatorki kobiety oraz kobiety master za dosłownie 5 minut. No jesteśmy po objeździe trasy. Trasa wymagająca, błotnista. Tak jak byłem na objeździe w środę, śniegu było dużo. Było no, dużo lodu. Było zupełnie inne warunki. Teraz napadało troszeczkę deszczu. Temperatura dodatnia. Zresztą jak możecie słyszeć, jestem po środowym objeździe trasy. Dosyć mocno przeziębiony. Choć wczoraj już było troszeczkę lepiej. Wczoraj Włoszakowice. Zwycięstwo w Pucharze Polski. Dzisiaj wyścig. Również zaliczany do Pucharu Polski. Ale dodatkowo z kategorii UCI. No i co, mam 1,5 godziny do startu. W tym momencie. Czyli godzina 45. Przypinam numer startowy. Przebieram się w suche ciuchy. W zasadzie już jestem przebrany, bo pół godziny objazdu trasy. Zapoznałem się z nim jeszcze. Sprawdziłem, które miejsca się uległy zmianie. Z powodu zmian nawierzchni. No i co? Mała przekąska węglowodanowa teraz. I czekam na rozgrzewkę. Pół godziny do startu. Wsiadam na rolki bądź trenażer. Chyba, że będzie sucho na szosie, to pojadę na szosę. Jednak wolę na szosie. No i startujemy. Jeszcze chwilka przed startem. Na śledzenie transmisji live z wyścigu juniorów. Dobrze zobaczyć sobie razem juniorzy i później dzięki temu będę wiedział, jakie elementy na trasie się zmieniają, gdzie się biega, gdzie się ewentualnie podjeżdża. I ruszyli. Ruszyli zawodnicy elity mężczyzn do wyścigu Lubuskie Warte Zachodu, to zmagania UCIC2 i ostatnie zmagania w ramach dzisiejszej imprezy w Zielonej Górze. No i na pierwszej pozycji biało-czerwona koszulka mistrza Polski, czyli Marek Konwa, reprezentant TJ Auto Skoda Mlada Bolesław, który jako pierwszy zjechał z asfaltu i wjechał na błotnistą sekcję trasy. Na dalszych pozycjach widzimy też m.in. Xaviera Garnka, jest także Michał Paluta, nieco dalej Szymon Pomian w tych charakterystycznych niebieskich strojach GKS Kartuzja w kartuzach Bike Atelier. Dawaj Michał, hop, hop, hop. Dawaj Michał, hop, 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 hop. Pięknie. Ale do końca rywalizacji, jak możemy zobaczyć na ekranie, jeszcze 6 okrążeń. Także wszystko może się zdarzyć. Widzieliśmy, że na przykład... Tutaj boks pracuje na pełnych obrotach. Pan Krzysiu. Jest i pierwszy trener. Rafał. No i jedzie Michał, trzeci. Dawaj Michał, hop, 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 hop! Mamy młodego kibica, komu kibicujesz? Michałowi Palucie. No super, fajnie, bardzo się cieszę. Super.
Na ten moment sytuacja w wyścigu prezentuje się następująco. Prowadzi Marek Konwa z TJ Auto Skoda Mlada Bolesław, to mistrz Polski mający około 50 sekund przewagi nad Matisem Wójcem, jadącym kilka sekund przed Michałem Palutą. Czwarte miejsce zajmuje natomiast Xavier Garnek, do którego dołączył Brian Świder. Także dwójka pierwszorocznych zawodników aktualnie zajmuje miejsca 4 i 5. Natomiast na kolejnych pozycjach jadą Dawid Risberg, Filip Helta, Szymon Pomian, Dawid Jona, Ondrej Żeleni, Paweł Bernas oraz widoczny przed chwilą na naszych ekranach Simon Tabara. Dawaj, walczymy, Michał, jeszcze. Trzymaj, mocno. Teraz kamera śledzi natomiast Michała Palutę z JBG2. To trzeci kolarz dzisiejszego wyścigu. Przez chwilę jechał na pozycji drugiej, natomiast został wyprzedzony przez Belga ze Scott Racing Team, przez Matisa Wójca. Ale warto tutaj zaznaczyć, że Michał Paluta to jeden z czołowych polskich przełajowców, o czym świadczy właśnie jego jazda. Komu kibicujemy? No komu? No ja kibicuję Michałowi. No ja. A ty komu kibicujesz? No ja tylko Michałowi. No, tutaj. Ja przede wszystkim Michałowi. Także super. Jedzie ładnie, co? Powiem ci, kogo... Z kim nie rozmawiam, to każdy Michałowi. No, coś w tym jest, zobacz. No. Fajnie. Dawaj, Michał, pięknie, hop, hop, hop! Pięknie. Pięknie. Ogień, Michał, dawaj. Dawaj, jego topnie zaraz. Dawaj, Michał, góra! Hop, 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 Michał, hop! Już, do przodu rower i hop! Dawaj, Belli, hop, 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 dawaj, hop, hop! Natomiast 4 sekundy za młodym kolarzem ścigają się, jadą Matis Wójc oraz Michał Paluta. Dawaj. Super. Już, Robert, do przodu, hop! Dawaj, Michał, on traci. Dawaj, ten trzeci już, czwarty daleko jest. Michał, kopaj, Michał. Dawaj, Michał! Ogień, Michał! Pana Adama, redaktora Eurosportu, ale też wielkiego kibica Michała Paluty. Panie Adamie, coś może Pan powiedzieć na temat Michała? No oczywiście, tak. Ja Michałowi kibicuję już od lat, naprawdę. Jeszcze zanim przeszedł do elity, poznaliśmy się kiedyś na Mistrzostwach Świata, pamiętam. Brał moją córkę na kierownicę swojego roweru i od tamtego czasu byliśmy cały czas w bliskim kontakcie. Pamiętam, że w czasie pandemii Michał nawet nagrywał ćwiczenia dla widzów mojego kanału Tour de Tour, także trzymam za niego kciuki, bardzo bym nie chciał, żeby to był ostatni sezon w jego karierze. Ja. Dawaj, Michał, hop, dzięki. Ostał, Michał! Hop. Pięknie, Michał. Dawaj, jeszcze rozpędzę, jeszcze. Matis Wójc, tak jak wspomniałem wcześniej, wielokrotnie w tym roku startował w prestiżowych wyścigach. Ma na swoim koncie 7 miejsce w wyścigu Wrocław, to zmagania UCI C2. Natomiast stawał także na starcie zmagań z cyklu Super Prestige, czy chociażby X2O Bad Kamers Trophy, także bardzo prestiżowaliśmy. Natomiast Briana Świdra z Phoenix Cycling Team, za którym z kilkusekundową stratą jechał Xavier Garnek. Rower będzie teraz. Dobra. Jest rower, Michał, jak coś? Zawodnik, który w tym momencie plasuje się pod koniec pierwszej dziesiątki.
Teraz wizyta w boksie Michała Paluty i widzimy, że błyskawicznie mechanik biegnie w kierunku myjek, by oczyścić rower z błota, przygotować go do dalszej jazdy i wręczyć go Michałowi Palucie, być może na kolejnej rundzie, ponieważ no, błoto, jakie tutaj widzimy. Zobaczcie ten trawers, jaki on jest wyślizgany. 8.12 chyba zajmuje Markowi pokonanie jednego okrążenia tej naprawdę trudnej trasy. Dawaj, Belli. Sławek, jak tam Michał? Co masz powiedzieć? No jedzie, jedzie bardzo fajnie. Nie ma daleko, 10 sekund do drugiego miejsca, jest jeszcze w stanie go dogonić. No. Hop, 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 dawaj, hop, Michał, walczymy o to, hop, 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 dawaj, 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 ma. No, ale mało rzeczy. Powiedzieć co nieco, bo wiem, bo z Michałem gdzieś tam w tygodniu rozmawiałem. Michał był przeziębiony, także fajnie, bo wczoraj wygrał w Obrusza Koduszca. A dzisiaj no, wiadomo, dzień po dniu, jednak to troszeczkę też gdzieś tam wchodzi, a tym bardziej jak upory. Dawaj, walcz! Hop, Michał, hop, hop! To jest nasz człowiek! Brawo, przypomnę, że Brian Schiller jest pierwszym w kategorii U23, zabiegarnek drugi w klasyfikacji zawodników U23. Szwed, który zajmuje trzecie miejsce w kategorii U23. Jest jeszcze cały czas pierwsza dziesiątka. Cały czas troszeczkę tatajewskie ma tu. Jeśli chodzi o kolarstwo, no i na jednym kole przywitał tata Michała. Zamykam wyścig. Wyścig się skończył, a zobaczcie, tutaj jeszcze serwis cały czas pracuje. Tata, Rafał, mama już puściły nerwy. A gdzie masz kamerkę? Skończyła się. I kolejni zawodnicy. Godzina 23.30. Takie są przełaje. Dopiero skończyłem robić pranie. Najpierw ręcznie, później wszystko w pralce. Czyszczenie kasków, ochraniaczy, butów, rowery. Kolacja zjedzona, także idę spać. Za vloga zabieram się jutro, także myślę, że w poniedziałek wyląduję na kanale, najpóźniej we wtorek.